Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali radcę prawnego, który działając w porozumieniu z innymi osobami doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem wielu osób i szeregu podmiotów. Ich pieniądze były zdeponowane na kontach sądów. Na podstawie fałszywych dokumentów wyłudził 150 tysięcy złotych, kolejnych 870 próbował wyłudzić. Zatrzymana osoba trafi do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, tam usłyszy zarzuty.